Czekam na fakturkę na Forda, tu jeszcze wam pokażę. Jeep Wrangler 50 tysięcy euro. X5 bardzo ładna, 62 tysiące euro, 19 rok. 265 koni, 3 litrowy diesel, 54 przejechane. Fajna sztuka. SQ4, 89 tysięcy euro, 19 rok, 83 przejechane. Także tutaj pan ma same takie właśnie tematy po przedsiębiorcach. Różnej klasy samochody. Są Fordy, są Ople, są Volkswageny, ale są też różne inne samochody. Tutaj na przykład są jakieś tam zwykłe Asterki. 19 rok, 117 przebiegu benzyna, 150 koni, 14 tysięcy euro. Tu są Tesle. Volvo XC90 w R-Designie, 40 tysięcy euro za 18 rok, 133 przejechane. Mazda CX-5, dwulitrowa benzyna, ale to się nie nadaje do jazdy, tylko i wyłącznie 2,5 w tym samochodzie, ale tutaj wam pokażę najciekawszego kozaka. 740D EWM w pakiecie, 23 rok, nowy samochód, 184 500 euro za tą BMW-czkę. Scenic, jak kogoś interesuje, 18 rok, 99 przebiegu benzyna, 132 konie, 1,2. Także tak sobie z tym silniczkiem. Kolejny jakiś tam Dacia Duster. Same takie auta, wiecie. Jakiś tam małych, większych firmach. Porsche bezcenne. No i tutaj ciekawe tematy znalazłem. W takim sobie średnim stanie te 164 generalnie są, ale widać, że cenę trzymają. Zobaczcie, tutaj jest wprawdzie mały przebieg, ale zwykła dwulitrowa benzyna Twin Spark, 93 rocznik, 10 tysięcy euro. 3 lata temu taniej 3.0 busto sprzedałem. Widać, tutaj sprzedawca ma jakiś tam delikatny sentyment do tego typu samochodów również. Jakiś dostawczak niekompletny. Jakieś tańsze samochody. V70, 163 konie, dieselek. 11 rok, 409 przejechane, 4900 euro. Śmietniczek B-Max, 4900. Tam na końcu już stoi przy biurze właśnie mój Mondeo. Zaraz czekam na papiery. Becalen i w dalszą drogę, jak to się mówi. Tutaj ta Q3 jest ciekawa też. No i to by było na tyle. Idę zobaczyć, czy jest faktura. Ale jeszcze sobie zerknę na tył tej BM-ki, bo jest naprawdę kozak. Nie wiem, co ona tutaj robi, nowa, nieużywana. W salonie aut używanych. Oczywiście nie będę się pytał, bo i tak nie stać. Ale jak kogoś stać, no to 23 rok,
184 500 euro dla 740D. Trzymajcie się, na razie.